imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Ciebie, Boże, żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Tym potrójnym motto, które Państwo przed chwilą usłyszeliście, owszem, pozdrowiłem Państwa, ale także przywitałem Państwa. A dlaczego? Dlatego, że właśnie to motto, to potrójne motto, podkreślam, jest bohaterem dnia dzisiejszego, niedzieli dzisiejszej, a dokładnie uroczystości dzisiejszej, która, jak wiecie Państwo, o czym już mówiłem w poprzednich programach, jest uroczystością Trójcy Świętej. To właśnie dzisiaj oddajemy cześć największej tajemnicy naszej wiary. Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu. To dzisiaj kłaniamy się przed tą tajemnicą i dzisiaj do tej tajemnicy modlimy się o to, żeby wszystko, co dokonuje się w naszym życiu, co będzie dokonywało się w naszym życiu, żeby dokonywało się w jej imię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj modlimy się o to, byśmy wszystko, co rozpoczynamy, byśmy rozpoczynali w imię Trójcy Przenajświętszej, gdy wychodzimy z łóżka, gdy wchodzimy do łóżka, gdy wsiadamy do autobusu, gdy siadamy przy stole, żeby spożywać posiłek, gdy rozpoczynamy jakąś czynność, to czyńmy to właśnie tym znakiem, znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby właśnie ten znak był nie tylko znakiem, symbolem, ale żeby pełną treścią i pełnym wyznaniem wiary, naszej wiary, żeby w tę, jak powiedziałem, największą tajemnicę naszej wiary, żebyśmy przed tą tajemnicą kłaniali się, żebyśmy tę tajemnicę przeżywali i żebyśmy tą tajemnicą też żyli, bo jest to tajemnica, której doświadczamy tutaj na ziemi, ale jest to tajemnica, która przyjdzie czas, że będzie dla nas po prostu czymś, co zostanie ujawnione. Stanie się to oczywiście po śmierci, naszej śmierci, wtedy, gdy staniemy przed Bogiem, wtedy, gdy zasłużymy na zbawienie, czyli gdy zasłużymy na niebo. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, to jest niedziela Trójcy Świętej, ale jest to też ostatnia niedziela miesiąca maja, a ten miesiąc, cudowny miesiąc, dobiega końca jeszcze tylko jutro, a potem rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc czerwiec, miesiąc serca, miesiąc, który zapowiada wakacje, urlopy, miesiąc, który zapowiada tak bardzo wiele różnego rodzaju zjawisk, które na pewno nas ucieszą, oczywiście w atmosferze pandemicznej, chociaż ta atmosfera już nieco łagodnieje, to świadczy o naszej odpowiedzialności, to dobrze świadczy o nas. Wróćmy jednak do miesiąca maja. Czym był ten miesiąc maj? Czym jest on jeszcze? Oczywiście jest to miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Był to miesiąc matur, był to miesiąc, kiedy to uczniowie klas ósmych zdawali egzaminy. Był to miesiąc cudownej wiosny, cudownego życia, budzącego się życia, cudownej zieleni, której, proszę Państwa, tak bardzo mocno, coraz bardziej doświadczamy. Kochani, no właśnie, proszę zauważyć na kontekst dzisiejszej uroczystości, żeby zwrócić uwagę na ten kontekst. Mieliśmy kilka dni temu, było to 26 maja, Dzień Matki, chociaż troszeczkę spóźnione, ale bardzo szczere życzenia. Kłaniam się wszystkim paniom, matkom, żeby wasze macierzyństwo było błogosławione, żebyście były szczęśliwe, żebyście były kochane, żeby wasze macierzyństwo było macierzyństwem zatopionym, zanurzonym w najlepszym, najdoskonalszym macierzyństwie, macierzyństwie Matki Najświętszej, która niechaj będzie waszą nie tylko orędowniczką, ale także waszym wzorem. Oby wasze macierzyństwo było macierzyństwem, którego jesteście szczęśliwe. Oczywiście, jak wiemy, są matki bardzo szczęśliwe, ale są matki też nieszczęśliwe. Nie tylko dlatego, że wiek doskwiera, nie tylko dlatego, że jakieś tam jeszcze inne problemy, ale dlatego, że jak to się mówi, nie zawsze dzieci są udane, mówiąc tak oględnie, dlatego właśnie te matki to są matki cierpiące. Kochane panie, dźwigacie ciężki krzyż, nieraz twój syn czy twoja córka sprawia ci tyle bólu. Oby właśnie ten ból był bólem, którego będziesz doświadczała jak najkrócej, żeby ten ból przemienił się w radość. Wszystkiego jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Poza tym też warto zwrócić uwagę, że już pojutrze będziemy mieli nowy miesiąc, miesiąc czerwiec i właśnie ten miesiąc prowadzi nas, jak powiedziałem, w atmosferę serca, ale 1 czerwca to Dzień Dziecka. Zobaczmy, od Dnia Matki do Dnia Dziecka tak bardzo blisko, przecież nie ma dziecka bez matki, nie ma matki bez dziecka. Matka i dziecko to jest to najwspanialsze zjawisko, najwspanialsza miłość, najwspanialszy cud, który właśnie ma miejsce w naszym życiu.
życiu, którego my doświadczamy i w którym też uczestniczymy. Wszystkim dzieciom życzymy, żeby Pan wam błogosławił, żebyś na wzór Jezusa wzrastały w łasce u Boga i u ludzi, żeby wasze dzieciństwo było dzieciństwem szczęśliwym, żebyście w tym dzieciństwie umiały wybierać to, co najpiękniejsze. Ja wiem, że dzisiaj macie bardzo wiele wzorów, bardzo wiele autorytetów. Nieraz się w tym wszystkim gubicie, co innego na ulicy, co innego w telewizji, co innego gdzieś tam jeszcze indziej. Pamiętajcie, żebyście wybierały przy pomocy Bożej to, co najpiękniejsze i żebyście słuchały też waszych rodziców, żebyście słuchały waszych nauczycieli w szkole, waszych wychowawców, żeby właśnie ci ludzie, dojrzali ludzie, którym zależy na tym, żeby wasze dzieciństwo było cudownym dzieciństwem, żebyście w tym dzieciństwie, jak powiedziałam, wzrastały w łasce u Boga i u ludzi. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Kochani, gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Ewangelia według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana im jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie zachować wszystko, co wam przekazałem. Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kochani, właśnie Chrystus zapewnia nas, że On ma pełną władzę. Władzę nie tylko w niebie, ale także na ziemi. Poza tym poleca uczniom, żeby szli i nauczali wszystkie narody, w tym także nas, żebyśmy właśnie korzystali z Jego nauki, z Jego Ewangelii, z Jego dobrej nowiny, żeby właśnie też udzielali chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a więc w imię Trójcy Przenajświętszej. Tego sakramentu żeśmy doświadczyli wszyscy, każdy z nas, każda z nas w swoim czasie został czy został chrzczony, aby właśnie ten znak krzyża, który został wykonany nad naszą głową, czy na naszym czole, czy rękami kapłana, czy rękami rodziców, żeby to był znak jako godło naszej wiary, jako godło naszego życia, jako właśnie to godło przewodnie, które niechaj prowadzi nas w kierunku wieczności, oby tej wieczności szczęśliwej. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc maj i prowadzi nas w miesiąc czerwiec. Przyjmij mi na zakończenie Boże błogosławieństwo w imię Trójcy Przenajświętszej. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Ojciec Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.